Świętej pamięci kapitan Henryk Jaskuła urodził się 22 października 1923 roku w Radziszowie, gmina Skawina w powiecie krakowskim. Tam uczęszczał do klas początkowych szkoły powszechnej. Naukę kontynuował w Argentynie, dokąd w ślad za ojcem wyemigrował razem z matką i bratem w grudniu 1932 roku. W 1946 roku w wieku 23 lat powrócił do Polski. Zakotwiczył w Krakowie, gdzie podjął i ukończył z wyróżnieniem studia na Akademii Górniczo-Hutniczej. W trakcie studiów poznał studentkę Uniwersytetu Jagiellońskiego, przemyślankę Zofię Kiełtyczankę. 23 października 1948 roku odbył się ich ślub właśnie w tym kościele księży Salezjanów, w którym dzisiaj się spotykamy. Z początkiem lat 60. rozpoczął swoją życiową przygodę z jachtingiem, zdobywając kolejne stopnie żeglarskiego wtajemniczenia. Szczytowym osiągnięciem w karierze świętej pamięci kapitana Henryka Jaskuły był rejs solo non-stop dookoła świata wokół trzech wielkich przylądków na jachcie Dar Przemyśla. Uczynił to jako pierwszy Polak i jako trzeci żeglarz na świecie. Zmarł 14 maja bieżącego roku w Przemyślu, w mieście, którego był honorowym obywatelem. Miał 96 lat. Kapitanie, spoczywaj w pokoju. Pan Henryk Worowiec, przyjaciel, wraz z panem Mieczysławem Nyczkiem przybliżyli nam w skrócie bardzo bogaty życiorys świętej pamięci pana kapitana Henryka Jaskuły. Informację przekazał prezydent Przemyśla, pan Wojciech Bakun, cytuję jego słowa: odszedł od nas wybitny przemyślanin, kapitan Henryk Jaskuła. Żegluj, kapitanie, po niebiańskich oceanach. Droga pogrążona w smutku, rodzino i przyjaciele, szanowne córki, panie Lidio i Aleksandro z dalekiej Australii i Niderlandów, łączycie się z nami duchowo poprzez internet. Wszyscy bardzo boleśnie przeżywamy tę śmierć kapitana Henryka Jaskuły. Czy jednak będziemy rozpaczać? Jesteśmy przecież chrześcijanami. Piękne słowa kapitana Henryka Jaskuły. Gdy schodził na ląd, wypowiedział słowa: Polsko kochana, twój syn powrócił. Jeszcze raz w tym miejscu zapytam was i siebie, jakie są nasze doświadczenia dzisiaj, teraz, na morzu polskiej współczesności? Na to pytanie odpowiem tak zwanymi pięknymi prawami Jaskuły. Pierwsze prawo: Polak Polakowi bratem jest. Drugie prawo: Polak Polaka nie ma prawa się bać. Trzecie prawo: Polak Polaka zawsze będzie potrzebował. I czwarte prawo: Polak Polaka będzie kochał. Prosimy Cię, Panie, przyjmij do grona świętych i błogosławionych zmarłą żonę Zofię, zmarłego kapitana Henryka. Ciebie prosimy. I prosimy Cię, Panie, obdarzaj nas tutaj zgromadzonych w świątyni, córki Lidię i Aleksandrę z rodzinami. Ciebie prosimy. Thank you.
to był żeglarz niesamowitego formatu. I to nie tylko jego wiadomości żeglarskie, umiejętność nawigacji, astronawigacji, umiejętność żeglowania i wszystkie te talenty nautyczne. On był doskonałym, śmiem twierdzić, żeglarzem również dlatego, że był inżynierem. Bo żeglarstwo jest może romantyczne, walka z żywiołem, tak, wspaniale. Ale żeglarstwo wymaga precyzji i planowania. Heniu był takim inżynierem na morzu. Ja mogę powiedzieć o sobie, że jestem bardzo blisko związana z córkami, z rodziną, z jego świętej pamięci żoną Zońką i z Henrykiem jako takim, bośmy mieszkali pod jednym dachem ponad 25 lat, byliśmy blisko jak w rodzinie. Zresztą Zońka mówiła, że prześmiewali się z Henrykiem wspólnie, że jestem ich trzecią adoptowaną córką, oczywiście w cudzysłowie. I doskonale wiem, że byłam przez nich tak traktowana i to czułam, tę miłość, serdeczność. I on zawsze to pomyślał, jak go dziennikarze pytali, co było najtrudniejsze. On mówi, nie, najtrudniejsza była walka o to, żebym wyszedł z Gdyni i wrócił do Gdyni, nie z Las Palmas, nie z innego jakiegoś brytyjskiego portu. Skoro to jest polski żeglarz, polski jazd, to musi być polski port. Ale doprowadził do tego. I to był ten, to, mówię, ten upór taki konsekwentny, taki zawzięty, że jak mi nie pozwolą, to wszystko albo nic. Myślę, że bardzo my tęskniliśmy za tymi spotkaniami wszyscy, a kapitan chyba jeszcze bardziej. Tak jak powiedziałem, ten koronawirus spowodował, że nie mogliśmy towarzyszyć kapitanowi do ostatnich dni. Ja mam na piśmie, mogę to pokazać. Mietek, jesteś moim bratem. Bardzo blisko traktował mojego syna Bartka. I to od 24 maja 1980 roku, w dniu olimpiady, gdy on uczeń szkoły podstawowej numer 5 wręczył mu kwiaty w wielkiej gali w hali. Ja nie zawaham się użyć tutaj bardzo podniosłych i takich poważnych słów. Henryka, kapitana Henryka Jaskółę zalicza za ofiarę epidemii. On został sam z tym personelem, prawda, który bardzo o niego dbał. Nie można nic naprawdę do niego powiedzieć, ale...